Cześć, witajcie, witam was w kolejnym materiale serwera testowego. Była francuska dziesiątka, pora na nową brytyjską dziesiątkę, czyli Badgera, FV217 Badger. Coś, co zastąpi Godzillę, coś, co tak naprawdę już u mnie zaliczyło na dzień dobry potężną wpadkę, poważną skuchę. Dlaczego, spytacie? Zwróćcie uwagę na to. Mamy Godzillę. Widzicie, ile ma załogantów? Sztuk 5. Mamy Badgera? Ilu jest załogantów? Ano sztuk 6. Czyli jest dupa. Dlaczego, spytać? Dlatego, że Wargaming, wprowadzając Badgera, daje nam tu jednego załoganta więcej. Jeżeli macie Godzillę, jeżeli graliście na Godzilli dużo, no to macie tę załogę wyszkoloną całkiem nieźle, jak na przykład ja. I po przerzuceniu tej załogi do Badgera będziecie w plecy jednego dobrego załoganta. Radiooperator jest w Badgerze, no i będzie trzeba albo znaleźć jakiegoś takiego, chociaż żeby miał biję zrobioną, jednego perka, żeby bija wam działała, no a potem go doszkalać. Oczywiście pewnie prędzej czy później coś tam nadgoni, ale jak dla mnie jest to skucha, no bo jednak jak ktoś na dziesiątkach grał, miał dobrą załogę, no to skąd nagle wymyśleć sobie dodatkowego załoganta dobrze wyszkolonego? Oczywiście WG wam odpowie, przecież ta zawsze może ta wydać free expa, umożliwiamy, możecie wydać free expa i sobie zrobić lepszego załoganta. Tak, możemy, już widzę, jak wydaje dużo free expa na załoganta niż na odkrywanie modułów. Więc niestety nie jest to fajna rzecz. Jeśli spojrzymy na działo, przypominam, jest to pierwsza faza testów, wiele rzeczy się jeszcze może pozmieniać. To mamy tu 272 peny na pocisku zwykłym, bardzo dobra penetracja, 320 na goldzie, trochę lepsza, aczkolwiek nie mamy tu już takiej penetracji jak na przykład na niektórych TDK-ach, czyli 340 czy nawet 400 na hicie na Jagodzie S100, a 320, czyli mniej niż na przykład 9-tierowe medy potrafią mieć na pocisku goldowym, na przykład taka T5-4, to gdzie sens, gdzie logika? Znaczy ja nie mówię, że koniecznie ten TDK powinien mieć więcej, ale że warto by się zastanowić nad penetracją na niektórych medach na goldzie. Tutaj pociskami podstawowymi są AP, pociski AP, pociskami goldowymi APCR. Średnie uszkodzenia 480, czas celowania 1,7, celność 0,3, więc parametry bardzo, bardzo fajne i średni DPM powyżej, lekko powyżej 3500. Ja sobie tutaj depresja działa 10 stopni, warto na to zwrócić uwagę. Elewacja 20, ja sobie tutaj dorzuciłem dosyłacz, skupiacz i wentylację, czyli takie zestaw totalnie poprawiający parametry tego działa, jeszcze je poprawiający, skracający przeładowanie. Jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy, bo założenia są takie, żeby jednak tym TDK-iem może jeździć na pierwszą linię albo starać się, chociaż zobaczymy, czy jego pancerz będzie to wytrzymywał. Oczywiście przypominam, iż jest to serwer testowy, więc tutaj wszyscy będą łupać do nas z golda. My z tej amunicji również będziemy korzystać. Ta dolna płyta wydaje się słabym punktem, więc będzie trzeba to chować. No i dobra, pojedziemy bitewkę, zobaczymy bitewkę jedną, dwie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, że z tą załogą, gdzie bija nie działa, bo nie mam załoganta jednego z biją, ale z tym zestawem, który tutaj dałem, czyli dosyłacz i wentylacja, mamy już 4214 DPM. Jeżeli zaryzykujemy i spróbujemy zagrać bez gaśnicy, to też będzie można kiedyś potestować, czyli z racjami bojowymi i z biją, no to ten TDK będzie mordercą, jeśli chodzi o robienie uszkodzeń. Zobaczymy też, czy w takiej formie wejdzie na nasz serwer. Dobra, dość pitolenia, pojedźmy jakieś bitwy. No i dobra, gramy bitewkę na Erlenbergu. Pojedziemy ten wariant na takiej załodze problematycznej, jaką wam pokazałem. Natomiast drugą bitwę zagramy z załogantem, z radiooperatorem przeszkole, z jakiegoś innego załoganta, żeby była bija i dorzucę rację bojową i zobaczymy, jaki wtedy będzie DPM. Aczkolwiek no raczej morderczy, więc zobaczmy bez bii, jak to wygląda. Pojadę od lewej strony mimo wszystko, jednak nie czuję się dobrze na ataku. Wiem, że to jest wolny pojazd. 6,83, bardzo dobry czas przeładowania przy średnich uszkodzeniach 480. Na przykład STB ma 390 na strzał i ma troszeczkę lepszy czas. No to tu jak będziemy mogli zadawać uszkodzenia, to wyczuwam, że będzie bardzo fajnie. Oczywiście
Jeżeli tego nie znerfią, bo nie można tego wykluczyć. Ale zobaczymy, jak można maksymalnie skrócić to już w następnej bitwie. Są badżery po jednej, po drugiej stronie. No, mobilność na razie nie jest to... Chociaż rozpędzamy się, no nie jest to jakoś... No nawet do 30, to nie ma aż takiej tragedii. Bałem się, że to będzie jechało jak mouse wiecznie, ale nie. Dobra, czekajcie, muszę pojechać szerzej jednak. Sporo czołgów jedzie. Resp tutaj ma duże znaczenie. Kurde, nie wiem, czy zanim ja zdążę tam dojechać, to w ogóle oni już tak przycisną, że nie zdążę się ustawić. 2100 hapsów. No, ostro, ostro ciśnie ten Erheiming, trzeba by go złapać. A jednak już wraca. Dobra, mamy przeciwników. Spróbujmy się jakoś ustawić. Na razie Golda nie ładuje. Aczkolwiek jeśli będzie trzeba, to się to zrobi. Jagoda zniknęła. Na jagodę Golda. O, dobra. Zobaczymy, czy teraz chłopaki wyjadą. No jedź, jedź tym badżerem, może wyspotujesz jagodziankę. Tam trochę stało, ale teraz nie ma przestrzału. Pytanie, czy oni się cofnęli, czy po prostu... Link od jagody, ale zobaczcie, jak szybciutko przeładowujemy. No teraz to źle strzeliłem. Tragicznie strzeliłem, to miało prawo nie wejść. A za moment będziemy mieli kolejny pocisk gotowy. I z 7 już jest trupem tak naprawdę. On tego długo nie powinien przeżyć. Zobaczcie, zaraz będzie... Cyk! No, morderca. To będzie Terek z potencjałem. Zupełnie, no, zupełnie innym oczywiście niż Godzilla, czyli wyjazd, pierdyknięcie i cofka. Ale będzie to Tedek, który będzie charakterystyką pasował do całej linii, więc jeżeli się przyzwyczajimy do grania, no to, to po prostu będzie taki lepszy tortoise. Nawet fajnie, mnie to cieszy. Mnie to cieszy, że WG coś takiego wprowadza, a jednocześnie Godzilla pozostanie. Bardzo bym chciał, żeby tak samo było z 263, ale pewnie tak nie będzie. Tu za dużo to się nie nastrzelałem, aczkolwiek no co to, 1000 uszkodzeń. Ktoś powie, mogłeś jechać na prawą stronę. No mogłem, ale chciałem też zagrać normalnie tak, jak zazwyczaj grywam szturm, czyli od lewej. Nie wiem, czy tego heavyka trafiłem. Wydawało mi się, że powinienem strzelić. Nie można przejechać normalnie, trzeba w kogoś wjechać, tak? Dobra. Ale seta nasza zbiera. Ujej. Jak będziemy jeździć tak otwartym polem, to może to być problem. No szturm raczej się nie uda, tego co widzę. Aczkolwiek działo jak na te parametry na papierze, wydawać by się mogło, że powinno skupiać lepiej. Niby 1.7. Mam wrażenie, że to... Ale ta stabilizacja jest tutaj sporo jednak gorsza. To czuć, i to czuć mocno. Nie to, żeby to była jakaś tragedia, ale myślę, że tutaj BIA i racje bojowe powinny troszeczkę to poprawić. Sprawdzimy w następnej bitwie, może też skupimy się bardziej na strzelaniu niż na jeżdżeniu.
Niestety prawa strona padła, co się często dzieje. Jakbym tam był, to już bym nie żył. Pięknie to widzę. Oczywiście tam. No nie, no Badgera to mogę mieć problem z przebiciem. Tak jak stoi. Zobaczcie. Nie weszło, co pokazuje, że gdzieś tam ten pancerz może mieć potencjał, tak od przodu jak stanie. Na pewno nie ma takiego charakterystycznego cyca, jak ma Tortoise. No i to już na taki dystans jest pewnym utrudnieniem. No teraz nie weszło. Bok powinno wejść. Ruszył się niestety. No dobra, może się teraz cofnie. No nie, jest. Tak jak on stoi ze schowaną dolną płytą, jest problem dla mnie. Czy to znaczy, że Tedek ten znajdzie swoich fanów? Pewnie tak, jak każdy pojazd w tej grze. Natomiast no ja też Badgera będę chciał pogrywać na pewno po wejściu tego patcha. Nie robi, ja to, tę linię robiłem bardzo dawno temu. Linią pojazdów AT grałem dawno temu, nie na kanale. Teraz oczywiście tortozy robić nie musiałem i tej całej linii do Godzilla, bo po prostu Godzilla była, więc też niejako mnie ta linia nie zmęczyła. I będzie to dobry powód na odkurzenie tego typu TDK. O, jest Badger i zobaczcie, koleś jest nie do wyjęcia dla mnie teraz, bo jest schowany za nasyp. Ja mu nic nie zrobię. A zobaczcie, jak ten obok mnie kroi leoparda, nie? Robi go jak chce. O, bat mi wjechał na tyłek. No to teraz już mam problem, już się nie nastrzelam. Nie. Niezbyt ciekawa bitwa do oglądania. Przyznaję. To mogliśmy tutaj zobaczyć, że jeździ to jak na takiego TDK-a, no nie najgorzej, lepiej od E3-ki, aczkolwiek wiadomo, demonem szybkości nie musi być. Widzimy też, że odpowiednio ustawiony Badger, to przede wszystkim nie na moim przykładzie, no bo ja byłem już jednym z nielicznych, objechali i zrobili co chcieli, że dobrze ustawiony Badger ma potencjał do odbijania uszkodzeń, przynajmniej no tak jak w niego strzelają teraz, tak? Dolna płyta schowana i robi się ciężko. Więc myślę, że no na tunelowych mapach w odpowiednim miejscu wyjąć tego skurczybyka to będzie poważne wyzwanie. Myślę, że Brytyjczykom taki Tedek oparty na pancerzu się należał. Dobra, zagramy jeszcze jedną bitewkę. Miejmy nadzieję, że tam to będzie wyglądało trochę lepiej. Przygotuję załogę i rację bojową i widzimy się w kolejnej potyczce. No i dobra, zobaczcie moi drodzy, jak zrobiłem sobie radiooperatora na wypasie z biją i wrzuciłem racje bojowe, to DPM przy takim zestawieniu na tym pojeździe osiąga kolosalną wartość prawie 4500 uszkodzeń na minutę. Jedźmy, zobaczymy jak nas rzuci. Ta poprzednia bitwa niezbyt udana. No i niestety wolny Tedek w trybie szturmu, kiedy to my musimy atakować. No nie jest to coś fajnego, aczkolwiek no mogliśmy zobaczyć, po drugiej stronie działa, jak wygląda dobrze ustawiony Badger, że jest no sporym wyzwaniem. I zaraz ciekawy jestem, czy nie będzie płacz, że łona Boga, to jak stoi, to ja moim ISM 7 przebić od przodu nie mogę. I co ja mam teraz zrobić? Misza, ratuj.
No nie wiemy, czy będą płakać, czy nie będą płakać. W każdym razie też mapa niekoniecznie taką, jaką bym, taka, jaką bym sobie zażyczył. Chyba, że z drugiej strony. Nie wiem, czy jechać do lasu, gdzie pewnie szybko padnę, czy na lewą stronę, gdzie będę stał i nic nie robił. No, nie mam farta do tych map. Aczkolwiek takie też się będą trafiały. Pojadę w lewo i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zwróćmy uwagę na czas przeładowania. Wynosi on obecnie przy takim zestawieniu 6,41. Moi drodzy, 6,41, jeżeli będziemy grali na bogato, przy uszkodzeniach 480. Teraz, jeżeli ktoś by chciał tym grać typowo jako takim pan, można powiedzieć, TD-kiem, czyli więcej golda, bo można mieć 272 peny, co w zupełności będzie wystarczać, ale można by przerzucić jeszcze więcej golda i grać z 320 peny na PCR-ach, no to wtedy to będzie ciekawe. Myślę, że znajdą się tacy gracze, zwłaszcza ci, którzy będą robili 3 marki, no bo to jest też pewne wyzwanie, których wielu graczy, zwłaszcza tych lepszych, lubi sobie przed sobą stawiać. No i zobaczymy, dobra. Ja badżerem nie zdążyłem jeszcze się doczłapać, a już beczka jest praktycznie martwa. Powinna być martwa i zobaczcie, koleś próbuje się cofnąć. I robi to całkiem nieźle, ale mój czas przeładowania jest tak morderczy. Niesamowite, niesamowite. Dobra, badżer bokiem i od boku tak nie wejdzie. No, jest to wyzwanie, dobra. Tyk. Tyk. No i teraz nie weszło, ale nie skupiłem też do końca. I zobacz, no pocisk jest praktycznie gotowy co chwila. Fenomenalna rzecz. Zostałem zgęszczony tylko. Cyk. O, już powiem wam, ciekawe, będę zaskoczony, jeżeli go nie zmienią, bo boję się, że dostanie nerfa. Ale jeżeli on by wszedł w takiej formie, no to ja nie mogę się już doczekać, aż pogram nim na zwykłym serwerze, serio. Niesamowite. Oni wszyscy stoją z tej strony, więc tutaj gramy pod spota tego krana akurat. Ajajaj, nie trafiłem. Dobra, jest kran szybciutko. No nic mi nie są w stanie zrobić. Kran wyrwany. Tam jest ten nowy AMX. Nie, poleciał. Tutaj akurat będzie. Chociaż zobaczymy, czy strzelimy go tutaj w bok z Golda. Nie, to jednak AMX na takim dystansie coś tam odbija. Myślałem, że go zgęszę, ale nie. Robi się 6-7, zrobiło się niefajnie. Ciofaj, ciofaj tym buzetem, ciofaj. Dobra, badger złapał, bo pokazał dolną płytę. No najważniejsze będzie chować dolną płytę. On nie zdąży się nawet cofnąć, on już jest trupem. No potencjał do robienia uszkodzeń na tym pojeździe jest gigantyczny. Oczywiście weszło teraz typowi, bo jest na burzaku, więc musiało wejść. Chować dolną płytę.
Próbuję to utrzymać do powrotu tamtych. No, mogę mieć problem. Ajajajaj, podbiło mnie niedobrze. Kran, 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 nie wyjeżdżaj, hopie. Próbujemy go od tej strony zrobić. Ładnie kran go wykańcza. Teraz to można po... Nie, ja tu pokazuję dolną płytę. Trzeba by ją ukryć troszeczkę. Niedobrze. No dobra, zaraz umrę, bo mi już... Teraz nie trafiłem, jedzie mi już Algida na dupę. Jeszcze nerwy niepotrzebne. No, to się musiało tak skończyć. 5300 na strzelane. 3000 odbite. Druga bitwa zagrana, druga bitwa przegrana. Niestety, aczkolwiek no powiem wam, że ma ten Tedek potencjał. Niewątpliwie jest tutaj coś fajnego, jest tutaj coś ciekawego od Wargamingu. Zdecydowanie lepiej podoba mi się ta dziesiątka, jaką jest Badger, od tej dziesiątki francuskiej, która tak naprawdę nie wnosi nic nowego, a tu mamy potwora z koszmarnym DPM-em, jeżeli sobie tak ustawimy, i bardzo pancernym przodem, jeżeli schowamy dolną płytę. No, pytanie, czy WG nie obniży mu tego DPM-u, skoro ma aż taki pancerz, ale to pożyjemy, zobaczymy. Testy dopiero teraz weszły. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakie są wasze opinie, czy ten Tedek powinien jednak, ponieważ ma aż tak fantastyczny pancerz, chyba że jest jakiś weak spot, o którym ja jeszcze nie wiem, ale ponieważ ma tak dobry pancerz, czy powinien jednak dostać mniejszy DPM, czy według was powinien być taki, jaki jest, czyli że w końcu wynagrodzenie takiej trudnej linii powinno dawać właśnie pojazd, który w pewnych sytuacjach jest kozakiem, a może powinien dostać nerf do mobilności, skoro jest tak mocny od przodu. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze. Jeżeli graliście tym na serwerze testowym, podzielcie się, a jeżeli nie graliście, to dajcie chociaż znać, co według was po takich suchych danych i przemyśleniach z tych dwóch bitew WG powinno zrobić. Czy wypuścić go w takiej formie, czy jednak coś mu pozmieniać. No jak to, mawiam, nie bądź klocem i film oceń, zostaw łapkę w górę lub w dół. Zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć.